Święty Paweł, następne dzieło. Święty Paweł kobiety. Kajnerz Romaniów, polski biskup, też chyba autorem pośrednio się przedstawiać. Znakomity biblista również. Biskup diecezji warszawsko-praskiej, chyba że są znane jego największe dzieło, takie pionierskie. Samodzielne tłumaczenie Biblii z języków oryginalnych, prawda? On stworzył właśnie tak tą tak zwaną Biblię warszawsko-praską, prawda? Znana właśnie to dzieło biskupa Kazimierza Romaniuka. On się w wielu momentach swojej pracy naukowej zajmował się Pawłem. Napisał m.in. na przykład takie dzieła. Święty Paweł, życie i dzieło, wydane w 1995 roku. Największa jest miłość, to są katechezy, to są takie jakby rozważania o hymnie o miłości, ale też innych ekstrawą miłości świętego Pawła. Inne dzieło też napisał, studia, nie tylko na świętym Pawle, to jest kilka tych artykułów, rozkład naukowy w świętym Pawle. Ja bym chciał zwrócić uwagę na to dzieło, może żeby nie było tylko takiej jednej dość tematycznej. Święty Paweł opowiada. Dlaczego akurat powiem o tym dziele? Ono jest ciekawe z jednego względu. Święty Paweł jest uważany przez, czy postrzegany przez kręgi feministyczne, albo przez to feministyczne, czy to może bardziej feministyczne, jako taki skrajny antyfeministę, nie jak to nazwać, może szowinista męski, czy typu teksty Pawła Świętego na przykład tego typu, że kobieta na zebraniach powinna milczeć, tak? Kobieta powinna w kościele powinna milczeć, kobieta powinna mieć zakrytą głowę i tak dalej, prawda? Są takie teksty Świętego Pawła. I teraz biskup Kazimierz Romaniuk podejmuje to wyzwanie, można powiedzieć, prawda? Czyli on to głównie robi w takim podwójnym kluczu. Po pierwsze, to te teksty właśnie, które są tak jakby na tarczy, on ukazuje cały kontekst historyczno-kulturowy i te teksty zupełnie zmieniają znaczenie, albo słabnie ich wymowa, prawda? Jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst historyczny, zwłaszcza kulturowy tamtego czasu, te wypowiedzi zmieniają znaczenie, albo właśnie słabnie ich wymowa. A po drugie, biskup tutaj w jakimś rodzaju przywołuje też wiele wypowiedzi pozytywnych o kobietach, bardzo pozytywnych, i przedstawia faktyczną oraz Pawła, czy faktyczne jego myśl w tym temacie. Także dla osób zainteresowanych na bardzo, bardzo się mówię. Następna książka, którą chciałem pokazać, to prezentat to księdza profesora Tomasza Jelonka, Wprowadzenie do listu świętego Pawła. Tutaj, jeżeli ktoś chciałby sięgnąć, czytać listy świętego Pawła, to ma przed sobą znakomite wprowadzenie do listu, do lektury. Zachęcam ojca Jacka tutaj do czytania. Znakomite wprowadzenie do listów. Ksiądz profesor Jelonek też niekoniecznie muszę go przedstawiać. Tutaj jeszcze można powiedzieć, też znakomity biblista właśnie krakowski z Papieskiej Akademii Teologicznej, autor kilkuset publikacji. Co ciekawe, właśnie autor, który publikuje nie tylko prace naukowe z Biblii, ale też publikuje wiele prac popularyzujących Biblię, czyli artykułów popularyzujących, że tą książkę się Pani czyta, bo właśnie nie autor umie przekazać tę Biblię, prawda? Nie jest tylko... Nie ma podejścia tylko naukowego. Jeżeli ktoś jest zainteresowany prowadzeniem czy omówieniem, jakby się zdziwowała, to ta pozycja jest na pewno otwarta w poleceniu. Następne dzieło. Z innej strony znowu podchodzimy do Pawła, to jest Paul Dreyfus, nie wiem, czy po francusku dobrze czytam, bo to jest akurat dziennikarz, zresztą dziennikarz śledczy francuski i napisał książkę pod tym Święty Paweł reporter na tropach apostoła. Książka polecam wszystkim gościom sensacji, którzy teraz coś nie mówię, ale książka jest napisana przez naprawdę dobrego dziennikarza, ale też człowieka, który bardzo dobrze jest obeznany z Biblią i można powiedzieć zna kulturę i historię tamtego czasu. Zresztą, jak on pisze w swoim wstępie, odbył wiele podróży do miejsc związanych ze świętym Pawłem i pisze takie dzieło, jest to, można powiedzieć, sfabularyzowana taka powieść, czyli oparta na dziejach apostolskich. Powieść fabularna, ale nie ma na fikcji właśnie, nie ma na fikcji literackiej, tylko autor bardzo szanuje Pismo Święte. Ten świat Biblii jest mu dobrze znany i to dzieło jest naprawdę pod tym względem godne polecenia, że bardzo dobrze sprowadza w świat głównie żydowski i świat helenistyczny, ten historyczny, ten świat świętego Pawła, w którym głosił Ewangelię. Jak mówię, dzieło nietypowe, bo napisane jest z perspektywy dziennikarza śledczego i jest to fabularne dzieło, tak? Pisuje Pawła jako
jakby będąc obok niego. Co tu mamy jeszcze? Następna pozycja bardzo lekka, bardzo dobra, godna polecenia. Profesor, ksiądz profesor Marek Kowalski, też znany, świetny biblista, świetny taki znawca początków chrześcijaństwa. Odpocznienie ze świętym Pawłem, jest to pozycja niewielka, ale o tyle ciekawa, że celem autora jest tutaj rozmiłowanie czytelnika w listach Pawłowych. Autor jak sam zaznacza, że są to pewnego rodzaju notatki pisane po lekturze listu świętego Pawła. I jeżeli znajdę, to zacytuję tutaj właśnie wypowiedź samego autora. Listy świętego Pawła są jednymi z najpiękniejszych ksiąg Pisma Świętego. W nich znajduje się człowiek radość i nadzieję, z nich czerpie siłę i moc do przezwyciężenia największych trudności i najbardziej ostatnich chwil. To one umacniają wiarę i zachęcają do poszukiwania mądrości życiowej. One są prawdziwym kluczem do przeżycia swojego życia w sposób piękny, dobry i mądry. Także wielka pozycja, ale na pewno podobna polecenia. Tak, jeżeli jesteśmy przy Benedykcie i Świętym Pawle, na początku Świętego Pawła została wydana króciutka książeczka zawierająca przemówienie Benedykta XVI rozpoczynającego Świętego Pawła i kilka katechez wygłoszonych już wcześniej, kiedyś tam przez Benedykta XVI, w 2006 roku bodajże. Benedykt XVI kontynuuje to ten zwyczaj zapoczątkowany przez Jana Pawła II, tych katedry środowych, prawda? Na audycji generalnej katedry środowe bardzo dobrze do tego przygotowuje. Zresztą ksiądz profesor Roma właśnie przybliżał, w jaki sposób Benedykt nauczał Pawła, no i to znakomicie jest to, jak przez wielkie te na pewno. Także ta pozycja, którą dzisiaj przedstawiamy, katedry poświęcony Pawła Benedykta, na pewno jest takim dziełem. Idźmy dalej. I ostatnia rzecz, ostatnia książka Stephen Tompkins, ostatnia książka, którą tutaj pokazuję, Stephen Tompkins, Paweł Apostol i jego świat. Ona jest z tego względu ciekawa, tłumaczenia amerykańskie też się pojawiło, cytowała, że chociaż ma charakter popularno-naukowy, czyli taki niezwykle naukowy, to bardzo przybliża życie i dzieło świętego Pawła. Książka zawiera wiele map, ilustracji, rycin związanych właśnie z życiem świętego Pawła, czyli wszystkie mapy jego podróży, później ryciny, jak wygląda, można pokazać, taki przykładowy zrobiłem zdjęcie, prawda, mapy z życia z podróży świętego Pawła, ryciny, inne z przybliżające kontekst historyczny jego działania. To jest ostatnie, tak, przynajmniej przybliżające miasta, na wiele innych zdjęć, przybliżające miasta, w których działo i tak dalej. Także siostra bardzo bogato ilustrowana i ciekawie się czytała, czy może ktoś też słuchać, że z tego względu to też jest godna polecenia. Oczywiście trzeba wspomnieć o książkach wydanych przez wydawnictwo Eszko, które nas tutaj zaprosiło. Ja sobie wynotowałem nawet parę. Po pierwsze, książki związane z Benedyktem XVI. Wydawnictwo publikuje bardzo ciekawe opracowania samego papieża, na przykład Benedykt XVI. List do Matki Bożej. Piękna książka, niewielka, ale bogata w treści litania do Matki Bożej, litania rodańska, ubogacona, każde wezwanie ubogacone pięknym tekstem, dopasowanym tekstem z Benedykta XVI. Prawda? Bardzo ciekawa rzecz, jeszcze teraz mają, czy na przykład Benedykta myśli o Słowie Bożym, czy Benedykta XVI. Modlitwy, albo teraz to, co wychodzi Benedykta XVI. Katechezy Świętego Pawła, to wydawnictwo Esker właśnie jakby w tym dziele działu Benedykta XVI. Takie ma pozycje, a w dziele biblijnym też ma to kilka bardzo ciekawych pozycji. Może zwrócę uwagę, to po prostu wynotowałem na taką serię z Orłem. To jest seria komentarzy do poszczególnych ksiąg Pisma Świętego. Już parę takich komentarzy wyszło, na przykład komentarz do Pieśni nad Pieśniami. Piękna książka Eleny Łozetki, Ten, który kochamy serce. Tak, albo też inna seria książek przybliżających takiego autora amerykańskiego, John L. McLaughlin, tak to chyba czytał. Też bardzo ciekawy, autor bardzo ciekawy w przystępny sposób przybliża
ludzi z Nowego Testamentu. Ja to bardzo lubię. Bardzo dziękujemy. Czytelnicy chętnie sięgną. Bardzo szczerze. Szczerze wiem, że byłam wcześniej